Odcinku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić pomysłowy prezent na święta. Pierwszą rzeczą, którą będzie nam potrzebne, są jakieś figurki. W moim przypadku są to jakieś stare Little z Pet Shopy, ja mam ich więcej. Już jednego wybrałam, zaraz Wam go pokażę. Będą potrzebne nożyczki. Ja używam tych. Będzie potrzebny Wam lakier do paznokci, najlepiej biały, chociaż możecie wybrać dowolny kolor. Kolejną rzeczą będzie Wam potrzebną jakiś łańcuch choinkowy, ale tak, najlepiej, żeby miał takie oto kuleczki. Kuleczki. No, główną chyba rzeczą Wam potrzebną jest to słoik z zakrętką. No i będzie Wam jeszcze potrzebny klej na gorąco. Więc zabierzmy się do roboty. Na początek malujemy naszą figurkę na biało. Jak widzicie, ja już to zrobiłam w przypadku takiego oto pingwinka. Jak widzicie, jedna warstwa lakieru nie wystarczyła, dlatego zabieram się do robienia drugiej. W międzyczasie, kiedy nasz pingwinek schnie, musimy zrobić dużo takich kuleczek. Dlatego potrzebny mi jest łańcuch, z którego wycinamy te kuleczki. Teraz, jeśli już pomalowaliście naszą figurkę, nie musicie malować spodu oczywiście, czas nagrzać klej na gorąco. W tej części może Wam się przydać brokat, którego wcześniej nie pokazywałam, ale jednak dobrze by było go mieć. Jeśli nie macie, no to trudno. Więc przygotowujemy słoik. Oraz kuleczki. Wcześniej zresztą powycinane. Najlepiej mieć ich jak najwięcej, ponieważ są małe, drobne. Jeszcze parę wezmę. Oczywiście naszą figurkę. No i w tym przypadku brokacik. I teraz pozostaje tylko czekać, aż klej się nagrzeje. Jeśli klej się nagrzeje, czas przykleić naszą figurkę w słoiku właśnie w tym miejscu, więc zabieram się do roboty. Łódź, klej się przewrócił. Okay. Dobra, no to do roboty. Pokrywamy naszą figurkę klejem na gorąco. Ach, za późno to przykleiłam. Słoik jest nieco za mały. Nie mieści mi się tam ręka. Dobra, podgrzewamy ten klej. Nic nie tracicie, ja tutaj nadal walczę z klejem. Więc może na razie odłożę kamerę i przejdę do Was, jak już będę to miała przyklejone. Zaraz wrócę. Sorry, już podnoszę. Tylko dbam jeszcze o bezpieczeństwo figurki.
to powinno wyglądać. Jak widzicie, figurka jest w środku, widoczna z każdej strony. Nie wypada. Jest. No. Jeśli przymocujemy już naszego pingwinka w środku, wsypujemy do środka wcześniej przygotowane kuleczki. Wsypujemy bez obaw. Dobra. Teraz jeszcze tylko te... O, tak to powinno wyglądać. Bardzo dobrze, że tak wygląda zresztą. Teraz możemy dodać brokatu, jeśli mamy ochotę. Teraz ja mam ochotę, bo to będzie wyglądać ładnie. Ja dodałam dosyć dużą ilość brokatu, ale to nic nie szkodzi. Jak wygląda środek. Teraz możemy dać jeszcze troszeczkę czasu, aby klej dobrze przesechł. No i myślę, że zaraz zabierzemy się do kolejnej pracy. Teraz będzie nam potrzebna zwykła woda. No i czas porobić dalej. Dobrze. No, zaczynamy. Okej. To jedziemy. Teraz chwila prawdy. Zalewamy wodą. Delikatnie. Słuchajcie, udało się. Zalewamy. Cały słoiczek. Świetnie. Jeśli mamy czym pomieszać, to mieszamy tak, żeby zniknął brokat z górnej powierzchni. Mieszamy. Dobrze mieszamy. No mniej więcej. Mieszamy. Okej. Okay. Ja jeszcze dodam troszeczkę brokatu. Wody chyba jest wystarczająco, ale doleję może jeszcze trochę. Okej. Okay. To już jest totalna ilość maksymalna. I dodajemy, jeśli chcemy, brokatu, więc jeszcze dodam odrobinę brokatu na górę. No i mieszamy. Bardzo ładny kolor zresztą na górze wygląda. Ale wiadomo, to nie o to chodzi, żeby brokat był na górze. Zobaczymy, czy w ogóle to wyjdzie. Okaże się. Dobra. Teraz chwila prawdy, więc zakręcamy nasz słoik. No, słoiku. Bardzo mocno. Jak najmocniej umiecie, najlepiej. No i możecie użyć kleju na gorąco, by tutaj dokleić słoik. Ja to właśnie w tej chwili robię. Kleję ten słoik, żeby nam się na pewno nie odkręcił. To wam zresztą pokażę. Dobra, widać chyba tak. No i doklejamy.
zaklejamy nasz słoiczek. Kamera się może trochę trząść, bo używam do tego większej siły. No. Dalej jedziemy. Zaklejamy. Na spokojnie. Jeśli już zakleimy słoik, powinien być dobry. No i zaraz do Was wrócę. Jak widzicie, kula już jest gotowa. Jak się prezentuje, już Wam pokażę. Jak widzicie, tak jak powinna. Bardzo dobrze. Super. Ok. Kula jest superowa, dobrze działa. I teraz, żeby zamaskować te brzydkie kleje, możemy użyć szlajfki jakieś i przewiązać. Także do roboty. Tak się właśnie przedstawia efekt końcowy. Widzicie, na górze dodałam, przykleiłam gwiazdki, dodałam wstążkę, no i tak to wygląda. Także oceniajcie te DIY. Jest to świetny prezent świąteczny. No i to już na tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam się spodobało. No i do następnego.